Zapraszamy na poniedziałkowej nocy wrażeń. Dzisiaj mamy pojedynek w grupie C, a więc Austria kontra Czechy. Tak jest. No i to będzie też dość istotny pojedynek naszych. Wiemy, że w pierwszym pojedynku Węgry dostały tą porażkę Z Francuzami. więc może być podobnie, ale może być też tak samo jak, nie wiem, w meczu Słoweni z Włochami. To może Tak być jest. wyrównanie. Zobaczymy, kto najlepiej poradzi. Paweł Francuz bronił. No i dochodzimy do kolejnego Meczu. meczu. Tak. Ale tutaj już na początku. No niestety zgubili krążek Czesi. Austriacy Kontra atakują. atakują. Nie. Język jest zupełnie. I No i spalony. spalony! Będzie ta pierwsza minuta ciekawa. No ale znowu Czesi popełniają prosty błąd. Ale obrońcy robią też swój użytek. Kowar! Nie zdołał. Obrona. Ale No, teraz błąd. Pasterniak, no ale też kurde błąd. Pasterniak, ja wiem. Nie, przepraszam, ale po prostu to nazwisko mam szczerze. Czerwenka! Ale tutaj dobry strzał, tylko bramkarz niestety na posterunku. Tutaj Austriacy już z Podchodzą pod akcją. bramkę. O, niestety czerwenka, no tak trochę stracił krążek, więc jakby Hopper, ale nie znał. Kowar. Kowar. Jadziesz Kowar! No i tak trochę Proszę nie wyszło. bardzo. Też traci. Heinrich. Hopper. Na Proszę. razie Różnica same to jest. straty Tak. drużyny. Na razie to jest bardziej na obronę. Perana! Ruta! Ale Ruta tutaj błąd, ale odzyskuje krążek. Werana! Werana jeszcze raz i nie trafia. Na razie nie Austriacy powstrzymani. Werana! Próbuje jeszcze raz! Jest Jest! Pet zdecydowany. Werana! 1-0 dla Czech. Bramkarz niezadowolony. Dlaczego nie może być Odnośnie. zadowolony do tej bramki? Oj. No ale Czesi wybrałem zdrowienia. Tutaj już Austriacy próbowali atakować. Próbowali odrobić te straty, ale tu już wcześniej próbują zdobyć gola na 2-0. 2-2, nie, 2-0. I tu będzie chyba uwolnienie, albo i Tak, nie będzie uwolnienie. a jednak jest. No, 11 minut pierwszej tercji upłynęło. To wygra wznowienie. No i niestety reprezentacja znaczy reprezentacja Austrii wygrywa to wznowienie. Niestety dla reprezentacji Czech. Ale niestety ta, no i niestety. Odgwizdany, spalony. O, tutaj widać trener motywuje swoich zawodników. O, i Czesi wygrywają wznowienie, proszę Państwa. Ale zgubili od razu krążek. I od razu spalony. Po spotkaniu kończącym pierwszą kolejkę prawdopodobnie zrobimy małe podsumowanie pierwszej kolejki. Przed przejściem do drugiej. No i proszę Państwa, spalony gonią jedne inne spalone. Jakby tak powiedzieć, spalony z rzędu Tak. prezentacji Austrii. Woraczek, woraczek, ale to było mocne uderzenie, ale bardzo, bardzo niecenne. Sobotka!
Urmer! O! Jaka ta? Nie ma i... Lekanec! Do sobotki! Sobotka! Sobotka! Władaj mi jest sobotka i 2-0. Co to się stało? Już trener... Już przerwa w reprezentacji Austrii. Tym spowodowana. Drodzy na to, że bramkarz już został zmieniony. To dość dziwne, że tak szybko tego dokonał. Ale od razu jest efekt. Wiadomo, to jest dopiero pierwsza akcja, więc nie ma co... No i uwolnienie. No, ja nie grałem na razie za dobrze, niestety. Na razie chyba będą bardziej Węgrami. Walczyć z Węgrami, żeby nie zająć ostatniego miejsca niż o awans. Tak. Tutaj bramkarz odwala jakieś dwie gibasy i sygnalizowana kara dla reprezentacji Austrii. Aleksander Ruch Rauchenwal. Tak. No tutaj ewidentnie. No i Czesi grają z przewagą. Pomintowa przewaga. Kudas! Woraczek słupek! Ale dobra akcja w przewadze. Tutaj znowu kolejna akcja. No na razie Czesi zamknęli Austriaków, chociaż Austriacy próbują kontratakować. No ale nawet nie oddali strzału. Jeszcze podali dodatkowo do Czechów. Kowar. Kowar nie miał już siły. No i... Zeszał daleko i niepewnie. Woraczek Kowar! To bodka, ale ten strzał bardzo nieterny. No i koniec pierwszej tercji. 2-0. Na razie Czesi ewidentnie z inicjatywą. Jak na faworyta tego spotkania przystało. 16 do 3 strzałach. 8 do 2 w face-offach. Na razie Czesi pokazują, że są no, zdecydowanie lepszą. Woraczek tutaj prawie trafił. Tutaj i... no. Krążek sobie latał samotnie. Tak. Pasterniak. Woraczek! I tutaj fenomenalna obrona bramkarza Austrii. Słyszymy na trybunach Usterreis, analiza Austriacy są cieniem samego siebie. Niestety. I to akurat się może powiedzieć jak austro-węgierski. Tylko, że nie jest koniecznie taki, na jaki ktoś nas mogła liczyć. Chociaż tutaj już Austriacy próbują tworzyć jakąś akcję. Hansl! Hansl! Ale to było mocno i niecelnie. Zachorna! Boże! Kudas tutaj zablokował zawodnika z Austrii. Zachorna i nie ma gola! Ale tutaj... I tu... Czeka na partnerów Smilmek. Dobry strzał! Ale nie było dobitki. I czy będzie znowu ten icing? Będzie icing. Jeszcze spadł tutaj na zawodnikowy kask. No i tutaj mamy... Jedną z niewielu interwencji czeskiego bramkarza w tym spotkaniu na razie. I Hofer i... Blisko było, ale nie jest dobra. Wyrner. Repik. Ale broni bramkarz reprezentacji Austrii. No ale tutaj znowu błąd. I broni znowu. Znowu ratuje. Od straty bramki. Austriacy byli przed szansą na bramkę honorową. Ale na razie nawet to nie tam się powiem. Pasterniak do czerwenki. Czerwenka zgubił krążek. No nie spadł. No po poprzednim dość ekscytującym spotkaniu teraz można powiedzieć, że... No wracamy do nowości, czyli kolejny mecz, w którym faworyt dominuje i 3-0 David Pasterniak. Teraz bramka na 3-0. Proste, założone sito,
Rękarowi popularne. No i... No i już bezpieczna trzybramkowa przewaga reprezentacji Czech. Więc tutaj nie ma jakiejś sensacji. Chociaż tutaj Austriacy próbują przejść przynajmniej honorową bramkę. Ale na razie Czesi nie pozwalają. Spalony. Miał już ponad połowa drugiej tercji i na razie przebieg meczu wygląda taki sam. Austriacy próbują strzelić jednego gola, a Czesi kontrolują spotkanie. Takie. Yes. Nie znowu. Znowu było blisko, ale niestety zabrakło skuteczności, a tutaj też zabrakło celności. Timek! Timek! A tutaj to już w ogóle ten strzał tylko chyba, nie wiem, do popisu. Teraz mogła z tego pójść kontra reprezentacji Austrii na gola na 3-1. Plekanec! Ale nie trafia. I lecimy w drugą stronę, znaczy lecieliśmy, byśmy lecieli w drugą stronę. Woraczek, Woraczek, ale tutaj Woraczek też nie może coś się strzelić. I jest próbna akcja, odstać. Nie. Zachorna. Zachorna! Kępny. Kępny popełnia błąd. I tak, to była pierwszą bramkę na Austrii. Nie będę nam przyczynali się do gola. Ale to błąd, zdecydowany błąd obrońcy reprezentacji, który sprezentował tutaj naprawdę tą bramkę. Podaniem. No już jest tylko 3-1, jeszcze tu się może dużo zmienić. No, tylko jeżeli Austriacy naprawdę przycisną, to wtedy faktycznie mogłoby. A w tym momencie na razie Czesi... Austriacji gry zupełnie tego nie chce dobra. No, na razie Czesi też mają problemy z sterowaniem się w bramkę. To? I tu broni. No i jeszcze spalony. Tak, chwilę, druga tercia ubiegnie końca. No, przynajmniej teraz możemy powiedzieć, że Austriacy poszło im to lepiej niż w tercji pierwszej. Tak, no, tercja na remis. Tak. Bram, tak, więc na pewno była lepsza niż tercja no, pierwsza, w której stracili dwie bramki niż strzelają żadnej. No właśnie. No ale to i tak to nie jest poziom, który pewnie chcieliby prezentować. Na pewno. Być może w trzeciej tercji będzie troszkę lepiej. Ale to zobaczymy. Tak. Właśnie widzimy, zawodnicy wychodzą w szatni i za chwilę rozpocznie się trzecia tercja tego spotkania. No. Chcieli Austriacy od mocnego uderzenia tutaj rozpocząć. Ale nie dają rady. Francuz broni. No i tutaj Plekanec! Teraz Woraczka i swojego kolegę z reprezentacji. To Wodka i tutaj i Simek, Simek, Radin Simek. Popisowo zdobywa bramkę. Tak. I już jest 4-1. No niestety Austriacy zawodzą. Byle żeby różnica bramkowa nie zadziała tak bardzo na niekorzyść, jak to było z Węgrami. No, wiadomo, to jest dopiero początek trzeciej tercji, więc tu jeszcze wszystko może się zmienić. Czerwenka! Tutaj Pasterniak prawie z zerowego kąta próbował strzelać. I chyba obił słupek bramki. Dejcik. Pasterniak, ale to było złe podanie tu.
Ty Kowar będzie szybszy! Walka na tempo, no! Gdyby pewnie zostawił Urmel, pewnie byłby odwiedzany icing, ale... I gol Toma! A więc to jest akurat dobrze dla Austriaków w kontekście walki z Węgrami, żeby zdobyli teraz bramkę. No i 4-2. Tak jest. Ile Francuzi do bramkowo mieli stratę Węgrzy do Francuzów? Bo jak to ten program... Chyba 5. Chyba tak. Znaczy było... 5 to jest... 7-2 chyba. No 7-2 właśnie było. To ten strzał nie zagroziłby nawet amatorowi. No i tutaj już próbowali strzelić bramkę na 5-2. Na razie... Brana! No i trochę to podanie złe. No tutaj ciekawie zapowiadające się akcje, ale... Tak jak wyszło i zamrożenie. No i zaczynamy w tercji obronnej. Austriackiej prezentacji. Tak. I tutaj było blisko straty. I tutaj zostawiony krążek, ale niewykorzystana sytuacja przez Czechów. Za chwilę tu nie może zrobić. Nie mogło się udać. I zamrożony krążek. Bramka do czeskiego. Zaczniemy w strefie obronnej też czeskiej. No i tutaj Austriacy próbują jeszcze strzelić bramkę kontaktową. To jest Simek, który się uratował sytuację Czechom. Tak, tutaj miałoby... Bramka chciała zamrozić, tylko nie miał czego, bo nie było krążka. Tak. Na razie tutaj Austriacy na razie próbują coś... wykleić, ale... zrobić jakąś akcję energii. Tutaj już kolejne akcje czeskie, tylko też nie przychodzą żadnego... I gol! Jak ukrejcik. 5-2. To było piekielnie mocne uderzenie. Prosto w ruch. Znowu taki wynik w tej grupie, taki bardzo wysoki. Tak, chociaż wydaje mi się, że jeżeli jeszcze zdobędą dwie bramki Austriacy, to będą w trochę ciężkiej sytuacji. Czy jeżeli Czesi zdobędą dwie bramki. No. Czerwenka, ale nie trafia. No i kara dla reprezentacji Austrii. Jakby tego było mało. Tak jest. Erik Kischnerlanger. Overall. Ja mówię tak jak tutaj napisane. Dobra, nieładne. No i Austriacy nie dosyć, że przegrywają 5-2, to jeszcze będą grali przez 2 minuty w osłabieniu. No chyba, że Czesi strzelą szybko gola. A to może się szybko nie zapowiadać. Chociaż zobaczymy. Poraczek! No ale broni bramka. Kudasz, Pasterniak! I Pasterniak! Pasterniak! 6-2! No to powoli zaczyna się robić niebezpiecznie dla Austriaków. Jeżeli wyniki będą takie same i różnica bramek będzie ta sama, to cóż zadecyduje w tym momencie o tym, kto będzie wyżej w tabeli? Nie wiem, powiedziałbym, że ten... kolejność w markowecie, ale nie wiem, czy coś... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy po podziale czwartej, to chyba nie będzie aż tak ważny. Zobaczymy, o ile się ten wynik, o ile ta różnica będzie taka sama w meczu. Może się jeszcze coś zmieni, może Austriacy na przykład jeszcze gola jednego strzelą. No dla nich to było bardzo ważne. Ale tutaj Boraczek ładną akcję przeprowadzili Czesi, tylko nie została zakończona bramką. Kępny, Ruta, Plekanec. I icing, jeszcze tego brakuje. Czyli 7 bramka dla Czechów jest już teraz wysoce prawdopodobna. Oczywiście, jeżeli wygrają wznowienie. Okay. A wygrywają wznowienie. Kępny, Repik, Wrana!
i 7 do 2. No, widać, tutaj będzie grupa bardzo mocno strzelecka, gdyby to, gdyby od zdobycia medalu ten liczyły się gole, to tutaj to chyba Francja i Czechy to byłyby w gronie faworytów. Po tych meczach, po tym pierwszym meczu. No chyba, że jeszcze nie wiem, się uda Czechom szyć bramkę numer 8, co... Wtedy już by skreśliła Austrię na sensie walki. To już wtedy w ogóle będzie katastrofa. Katastrofa dla całej Austrii. Pasterniak, leci po hat-trick! Jeszcze czerwenka! Ale tutaj ten strzał to był daleki od ideału, jak to mówią. Rabek, Pasterniak, ale to był... Aha. Ten drugi shot, na nie wiem co to było. I Rabek, ale walnął, a tu jeszcze Pasterniak! Kowary, cokolwiek im nie ma. Dało 7 sekund, no chyba trudno, żeby jeszcze trafili, chociaż... Koreańczycy w ostatniej sekundzie trafili ostatnio, ale... Ale nie Czesi. No koniec! 7-2! Taki sam wynik jak w meczu Francja-Węgry, więc... Bardzo ciekawa grupa. Tak. Ten bramek. Najciekawsza do oglądania. Właśnie. O, David Pasterniak, czyli najlepszy zawodnik tego meczu. Dobra. Peter Vrana, dwie bramki i drugi najlepszy zawodnik. A najlepszym zawodnikiem zespołu został Radko Gudas, który zdobył dwie asysty. No i został nam ostatni mecz dotyczący właśnie pierwszej kolejki, a więc mecz Szwajcaria-Słowenia. No i po tym meczu będzie podsumowanie pierwszej kolejki. Tak jest. Natomiast jeszcze tak woli ścisłości, jeżeli chodzi o pierwsze mecze kolejki numer 2, to mamy sytuację taką, że na pierwszą kolejkę będą grały Niemcy z USA, a potem będzie grała Polska z Norwegią. I drużyny, które w grupie B na razie przewodzą. Tak jest, a więc będzie bardzo ważny mecz właśnie w grupie B. W grupie A będzie grał... Ma drużyna, która prowadzi z drużyną, która niespodziewanie przegrała z gospodarzem igrzysk, czyli Koreą. Tak. Jeżeli chodzi o grupę C, no to będzie pojedynek właśnie dwóch wielkich przegranych, czyli właśnie Węgier i Austrii. No a grupę D zakończy właśnie jakby tą część drugiej kolejki, mecz Włochów ze Słowacją. Czyli... Dobrze opiszę? Nie, ze Słowenią, przepraszam. No i to by było na tyle, chodzi o dzisiejsze spotkanie. Jeszcze szybkie spojrzenie na statystyki. No, że ta klasacja bardzo wyraźna, jeżeli chodzi o to. Ostrzały? Tak. Ostrzały, bardzo mocna deklasacja. No i co? To by było na tyle, chodzi o ten mecz. Do zobaczenia już po południu na ostatnim meczu kolejki pierwszej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.